Witam, zapraszam na porównanie siodełek Ergon SM Comp Men i SMC Men. Oba siodełka są przeznaczone do rowerów górskich, z tym, że SMC jest przypisany do kategorii Comfort, a SM do Endurance XC. Siodełka wyglądają bardzo podobnie, jednak różni je całkiem sporo. Zacznę jednak od podobieństw. Z opakowań, które są prawie identyczne, dowiemy się podstawowych rzeczy, takich jak ich rozmiary. Ergon wyróżnia dwa. SMC jest w większym rozmiarze ML, SM natomiast jest mniejszym SM. Znajdziemy też informacje o specjalnej technologii Ergona równomiernego rozkładu nacisku. Z boku zawarto informacje techniczne, o których za chwilę. Na dole opakowania doczepiony jest dedykowany adapter do akcesoriów Topic. Jak chwali się Ergon, siodełka te są stworzone specjalnie z myślą o męskiej anatomii. Ich kanały środkowe również są bardzo podobne, a wszystko o tym znajdziemy po drugiej stronie opakowania. A teraz różnice. Porównując te same rozmiary tych siodełek, przekonamy się, że SMC jest minimalnie szersze i dłuższe. Siodełka mają to samo wypełnienie, czyli pianka ortopedyczna, którą są obite również po bokach i z tyłu, ale SM dodatkowo posiada wkładki żelowe OrthoCell podnoszące komfort. Pokrycie to bardzo wytrzymała i łatwa w utrzymaniu czystości mikrofibra. Różne są w nich również pręty, gdyż SMC ma je ze stali chromo, a w przypadku SM są tytanowe. Stąd różnica w ich wadze. Z profilu zobaczymy, że SMC ma mocno zadarty tył pomagający w podjazdach, natomiast SM jest prawie płaskie i zaprojektowane tak, aby można było łatwiej zmieniać miejsce na siodełku. W kwestiach technicznych to chyba tyle. A co myślicie o samych siodełkach? Uważam, że są bardzo dobre i trwałe, ale najważniejszą kwestią jest dobry dobór rozmiaru. Nie kupujcie siodełek szerszych, myśląc, że będzie Wam na nich wygodniej. Ja popełniłem ten błąd i nie mierzyłem swojego rozstawu kości kulszowych, przez co męczyłem się na za dużym siodełku i przesuwałem z lewą i na prawą, szukając odpowiedniego miejsca. Trzymajcie się tego, co mówi Ergon, czyli rozstaw 9-12 to SM, a większe to ML. Dobierzcie też dobrze siodełko pod Wasz styl jazdy i z tego co sam czuję, to warto dopłacić do wersji z wkładkami żelowymi. A jakie są Wasze doświadczenia z produktami od Ergona? Napiszcie śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!